Za nami rajd Monte Carlo, czyli otwarcie sezonu WRC. Fascynujący weekend pełen emocji, walki i zwrotów akcji. W związku z tym chcieliśmy zostać trochę w temacie rajdów i ten odcinek rankingu w Run TV poświęcić samochodom, które najczęściej wygrywały rajdy w WRC. Tym razem nie jest to subiektywna ocena redakcji w Run TV, ale matematyczne wyliczenia. Który z tych samochodów pamiętacie? Jaki chcielibyście mieć w swoim garażu? Zaczynamy! Na miejscu piątym naszego tegotygodniowego rankingu Citroen C4 WRC, który na trasach Mistrzostw Świata wygrywał 36 razy. Z tych wszystkich triumfów tylko dwa nie należały do Sebastiana Loeba, który za kierownicą C4 WRC wywalczył czterokrotnie w latach 2007, 2008, 2009, 2010. Tytuł Mistrza Świata. Te dwa nielebowskie sukcesy to wygranie rajdu Portugalii i rajdu Japonii w 2010 roku przez Sebastiana Ogier. Citroen C4 WRC trzykrotnie triumfował w klasyfikacji konstruktorów mistrzostw w latach 2008, 2009 i 2010. Ostatnim rajdem dla tego modelu w rajdowych Mistrzostwach Świata był rajd Wielkiej Brytanii 2010, gdzie zwycięstwo odniósł tradycyjnie Sebastian Loeb. W latach startów modelu C4 WRC, czyli 2007-2010, Sebastian Loeb wygrał nim wszystkie rajdy Mistrzostw Świata odbywające się na nawierzchni asfaltowej. Z 37 wygranymi rajdami na miejscu czwartym Toyota Celica. Samochód japońskiego producenta pojawiał się na trasach WRC od lat 70., ale historię sukcesów Toyoty w rajdowych Mistrzostwach Świata zapoczątkował model ST-165. Pojazd zaprojektował Karl-Heinz Goldstein, były inżynier Opla, a do prac nad układem napędowym włączył się Mike Endin, właściciel X-Track. Celica ST-165 zadebiutowała w rajdzie Korsyki 1988. Nie był to debiut udany, ponieważ Juha Kankkunen odpadł po awarii silnika. Dopiero model ST-185 Celica Turbo 4WD dał serię zwycięstw japońskiemu zespołowi, a w latach 93, 94, 99 dało to Mistrzostwo Świata Toyocie. Do dziś bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ile z tych zwycięstw przyniosły Toyocie niedozwolone usprawnienia silnika, za które zostali wyrzuceni na rok z WRC. Miejsce trzecie, a tutaj Ford Focus RS WRC z 44 wygranymi rajdami w WRC. Samochód na trasach rajdowych Mistrzostw Świata rywalizował w latach 99-2010, a debiut miał miejsce podczas rajdu Monte Carlo 99. Debiutujący samochód, za którego kółkiem pojawił się Colin McRae, zajął trzecie miejsce. Najwięcej zwycięstw jadąc tym samochodem mają na swoim koncie Markus Gronholm i Mikko Hirvonen, którzy 12-krotnie dojeżdżali Fordem Focusem do mety na pierwszym miejscu. Nie mamy miejsca drugiego, bo są dwa samochody, które wygrywały na trasach WRC tyle samo razy. Na początek Lancia Delta, która 46-krotnie wygrywała imprezę klasy WRC. Samochód w barwach Martini Racing pojawił się na rajdowych trasach w 1987 roku i zdominował rywalizację. 6 lat z rzędu, od 1987 do 1992 roku, zdobywał bowiem Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Juha Kankkunen w 1987 i 1991 roku i Miki Biasionow w 1988 i 1989 roku zdobywali za kierownicą tego samochodu indywidualne Mistrzostwo Świata. Na trasach WRC pojawiły się cztery ewolucje Lanci Delty, a poza wspomnianymi Mistrzami Świata rajdy wygrywali jeszcze m.in. Didier Auriol czy Marku Allen. Ostatnim wygranym w WRC rajdem przez Lancię Deltę był rajd San Remo w 1992 roku. Miejsce pierwsze po raz drugi, a tutaj z 46 wygranymi nomen omen imprezami rangi WRC samochód Subaru Impreza. Zadebiutował on na OS-ach podczas rajdu Finlandii w 1993 roku, od razu wskakując na podium. Ari Vatanen zajął wówczas drugie miejsce. Pierwsze zwycięstwo imprezy miało miejsce w 1994 roku podczas rajdu Akropolu, a jego sprawcą był Carlos Sainz. W latach 1995-1997 samochód zdobył 3 Mistrzostwa Konstruktorów z rzędu. W tym czasie tylko raz udało się zdobyć tytuł indywidualnie. Colin McRae dokonał tego w sezonie 1995. Kolejne indywidualne mistrzostwa przyszły w latach 2001, gdy wygrywał Richard Burns, oraz w 2003, gdy tytuł zdobywał Peter Solberg. Subaru Impreza nie pojawia się już na trasach WRC, ale obecny jest na przykład w rajdowych Mistrzostwach Ameryki Północnej, gdzie startuje Subaru Rally Team USA.